Dobry wieczór, przyjaciele. Jesteśmy tutaj ze względu na Jezusa. Chcemy wam powiedzieć dobrą nowinę, że Jezus Chrystus zapłacił już za wszystkie wasze grzechy i wstał z martwych, żebyście mogli po śmierci pójść do nieba. To jest bardzo dobra nowina. Wszelkie twoje przeszłe i przyszłe grzechy zostały spłacone na krzyżu. Jeśli dzisiaj w to uwierzysz, pojednasz się z Bogiem, a po śmierci pójdziesz do nieba i spędzisz wieczór z Bogiem. Ale jeśli odrzucisz te słowa prawdy, to sam się potępiasz, skazuje się na wieczne oddzielenie od Boga, to znaczy piekło. Piekło i niebo jest realne. I dzisiaj możesz wybrać. Dzisiaj możesz wybrać. Jezus jest życiem. Wybierz życie. Ja byłem wychowany w kościele katolickim. Miałem wszystkie sakramenty. Robiłem te wszystkie obrzędy i tak naprawdę nic mi to nie dodało do życia. Miałem nieszczęśliwe małżeństwo. Urodziła mi się koloratura, zacząłem realnie szukać Boga. Zacząłem czytać Biblię, która zbierała kosz na mojej puszce. I powiedziałem, że po pierwsze zobaczyłem w tej Biblii, że słowa, które mówi Jezus i słowa, które mówi ksiądz, bo one są bardzo różne. I dowiedziałem się, że Jezus zapłacił za wszystkie moje grzechy, za wszystkie moje błędy, abym mógł zostać zbawiony. Nie żaden mój uczynek, czy też żadne moje uczynki religijne, żadne moje dobre uczynki nie są w stanie mnie oczyścić z tych grzechów moich, bo Jezus Chrystus już to zrobił. I uwierzyłem w tego Jezusa, narodziłem się na nowo. Mój duch ożył do życia. To jest możliwe tylko przez uwierzenie w Boga prawdziwego, a Bóg objawił się jako Jezus Chrystus. I to nie jest żadna figurka i to nie jest żaden obrazek. Jezus jest żywy i On przyszedł tutaj, żeby cię uratować. To super bohater, więc dzisiaj uwierz w Niego, bo On jest prawdziwy. Bóg się objawił jako Jezus. To jest prawdziwa miłość. Jeśli myślałeś, jeśli może masz takie stwierdzenie, że wierzysz w miłość, to muszę ci powiedzieć, że Bóg jest miłością, a ten Bóg się objawił jako Jezus. I to jest najlepszy dowód miłości, oddać życie za kogoś. On oddał życie za wszystkich. I On mnie zgrzeszył. I poszedł na śmierć krzyżową. Dał się ukrzyżować za ciebie. Poszedł na krzyż i później wstał z martwych i powiedział, że każdy, kto uwierzy we mnie, zostanie przyjęty do królestwa, więc dzisiaj uwierz. Dzisiaj uwierz. Możesz zmienić swoją naturę. Grzesznika na świętego. Bóg powiedział w swoim słowie, bądźcie święci, bo i ja jestem święty. Możliwe jest to tylko przez uwierzenie w Jezusa. Możliwe jest to tylko przez uwierzenie w Ewangelię. A to jest bardzo dobra nowina. To jest dobra nowina dla ciebie. I ty masz wybór dzisiaj. Tak naprawdę to od ciebie zależy, co stanie się z tobą po śmierci. Nie od Boga, bo Bóg już zrobił wszystko. Jezus powiedział na krzyżu, wykonało się. Zbawienie się wykonało. Wszystkie twoje grzechy zostały zapłacone. Cokolwiek zrobiłeś, czy jeszcze planujesz zrobić, to zostało spłacone na krzyżu Golgoty. Bóg już nie ma nic do ciebie. Po prostu przyjmij zaproszenie do Królestwa, tak jak się przyjmuje na Facebooku. Jezus wysłał to do wszystkich i ja teraz mówię to do ciebie, żebyś mógł uwierzyć. Żebyś się mógł narodzić na nowo, żebyś nie musiał pójść do piekła. Nie ma żadnego czysta, nie ma żadnej reinkarnacji. To są głupoty. Jeśli dzisiaj nie uwierzysz w prawdę Ewangelii, no to po śmierci pójdziesz do piekła. Bóg tego nie chce. Bóg chce, to jest napisane w liście do Tymoteusza, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. A zbawienie jest możliwe tylko przez uwierzenie w Jezusa Chrystusa, który jest prawdą, drogą i życiem. Człowieku, więc dzisiaj uwierz, bo to jest mądrość. Uwierzyć dzisiaj w Ewangelię to prawdziwa mądrość. Bóg jest ponad tym wszystkim. On stworzył zasady duchowe, fizyczne i takie jest prawo duchowe, że karą za grzech jest śmierć, a każdy człowiek zgrzeszył w jakiś sposób. Czy zgrzeszyłeś myślą, czy w jakiś sposób ciałem? Ja myślałem, że jestem, jak jestem moralnym człowiekiem, nikogo nie okradłem, nikogo nie zabiłem, no to po śmierci może jakoś pójdę gdzieś tam się przeskliznę przez jakiś czyściec. Czy coś tam. No ale niestety nie ma czyśćca. Zbawienie możliwe jest tylko przez Jezusa Chrystusa, który zapłacił za
wszystkie grzechy. Za wszystkie ludobójstwa, za wszystkie plotki, za wszystkie kłamstwa. Jezus zapłacił za ciebie. To jest prawdziwa miłość Boża. Więc uwierz dzisiaj w Niego. Uwierz, a będziesz żył wiecznie. Amen.